kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1588 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam na czas zakończenia dyskusji nad projektem. Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej na 2014 rok. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1588, w trybie jednego czytania referuje pan Jacek Kowalczyk. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ustawa o zatrudnieniu socjalnym dla działania Centrum Integracji Socjalnej wymaga przyjęcia kwoty dotacji, tego przelicznika, który jest wykorzystywany przy ustalaniu ostatecznej kwoty dotacji przez Radę Gminy i stąd corocznie taki projekt państwu przedkładamy. Wysokość, która jest proponowana na rok 2014, jest kontynuacją kwot, które były w latach ubiegłych, a konkurs na funkcjonowanie CIS jest w toku i mam nadzieję, że Centrum Integracji Społecznej będzie funkcjonować, stąd ta uchwała jest potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektów. Głosowanie będzie na końcu sesji.